Weszliśmy, proszę Państwa, dzień dobry. Po przerwie mamy po drugiej stronie Ignacego. Niestety kolejno dwóch z planowanych gości nam odpadło. Sytuacja była dynamiczna, więc niestety zostaniemy tylko we dwóch, ale postaramy się Państwa nie zanudzić i postaramy się Państwu to w jakiś sposób zrekompensować. To jest dowód na to, że ludzie, którzy występują w Głosie Obywatelskim, to są ludzie z krwi i kości, prawdziwi, których mogą dotykać różnego rodzaju przygody. Mniej przyjemne bądź bardziej przyjemne, o tym będziemy może też dzisiaj rozmawiać. Witamy, panie Ignacy. Witam wszystkich słuchaczy i oglądaczy. Zostaliśmy we dwóch. Czy jesteśmy w stanie uchylić rąbka tajemnicy? Dlaczego tak się stało, czy przechodzimy do naszej rozmowy od razu? To znaczy, drugi gość, który miał wystąpić, no to były komandos z PRL-u. Chciał coś powiedzieć, ale w związku z tym, że był w sądzie, no atmosfera była tam wiadomo jaka. No nie jest w stanie się pozbierać po tym wszystkim, no i nie mogę więcej nic tłumaczyć, bo być może sam by chciał więcej powiedzieć, ale to już nie mnie o tym sądzić, nie? No jest to jego prywatna sprawa i tyle. Nie, co można, to można. Nie nadwyrężajmy swojego kręgosłupa, a przy okazji cudzego, żeby się to nam czasem na łeb nie zawaliło. Nie? To mamy, proszę Państwa, w takim razie, jeśli się uda, przyczynek i zaczyn do kolejnej rozmowy w odpowiednim, sprzyjającym czasie dla wszystkich, którzy będą tutaj występować. A tymczasem... Panie Ignacy, no ruszajmy. Ja nie wierzę. Chcę posłuchać. Oczywiście. Bardzo dobre pytanie dla niewierzących. Jeżeli nie wierzycie, to szukajcie takiego dowodu, który was przekona. A żeby taki dowód znaleźć, to trzeba się o to trochę postarać i wysilić. Gdzie tych dowodów szukać? Wszędzie, w teraźniejszości, w przeszłości, w księgach pisanych, no mówionych, jakichkolwiek, nie? I kiedyś za czasów Solidarności, pamiętam, była taka sytuacja, że paru odważnych ludzi się znalazło, weszli na antenę do publicznej telewizji, ale to wtedy się działo. To ciekawe było. Przeszło to jak piorun przez władzę, że ktoś zaczyna po prostu im się dobierać do pewnej części ciała i to zaczyna skutkować. Wtedy ludzie wielu rzeczy nie wiedzieli i byliśmy jak te takie owce obłąkane. Szliśmy w niewiadomym kierunku. Ktoś mógł nas poprowadzić nawet i w przepaść, co o mało się nie stało. Bo to wszystko, co zleceniodawcy z Ameryki zrobili, to niestety dowiedzieliśmy się o tym później, że szliśmy jak barany za tymi naszymi przewodnikami, pasterzy, to byli, znaczy przewodnikami owiec, czyli za pasterzami, takimi cywilnymi, i czasem się zdarzało, że to były osoby duchowne, no i później wielkie zdziwienie, cośmy narobili. I tak samo było na przykład z Jurkiem Owsiakiem, który różne cuda ludziom opowiada, różne pieśni przygrywa, a tu jak się okazuje, no to nie jest taki ten diabeł, jak go namalowano. On zupełnie inaczej wygląda. Ma swój cel, osiąga swoje zyski, a ludzie brną tak samo jak my w latach 80. ku przepaści. I niedawno temu odbyła się taka audycja w Radiu Zachód i to było w Dniu Dziecka, gdzie propaganda obecnego rządu była taka, że no, tym naszym dzieciom to się tak dobrze powodzi w tym naszym kochanym kraju i ustroju, że jak słuchacze no widzą. No, więc zadzwoniłem do tego radia i powiedziałem kilka słów, żeby rodzice mieli świadomość tego, że nam się chce dzieci zamordować. Po raz pierwszy w radiu padło słowo ludobójstwo.
Chwilę temu, pamiętacie, mówiłem, że w latach Solidarności ktoś włamał się do telewizji, do sygnału telewizyjnego i nadał kilkuminutowy jakiś tam, powiedzmy, kawałek, gdzie informowano ludzi o tym, co się dzieje aktualnie w kraju. I kropla zaczęła drążyć skałę i myślę, że to słowo ludobójstwo, które zdarzyło się w tym radiu, to będzie zaczynkiem takim do tego, żeby ludzie się nie bali, żeby zaczęli coś mówić w mediach publicznych i nie bali się po prostu wystąpić. Ja tam jeszcze, przepraszam, bo mnie chrypka jakaś męczy, jak to przy gadaniu. Ale panie Ignacy, ja wejdę w słowo tutaj, jeśli mogę. Tak. Myślę, że to też nie jest kwestia tylko jednej strony, że ludzie się nie będą bali wystąpić i powiedzieć o innym punkcie widzenia, które czuje tak naprawdę duża część społeczeństwa, ale dopóki tego nie usłyszy w telewizji, to oni będą myśleli, że coś jest z nimi nie tak. Ale to też jest część ich planu taka, że nie da się takim ludziom pozwolić na to, żeby coś powiedzieli. Przykładem chociażby ostatnia debata na prezydenta miasta Rzeszowa w Radiu Z. Ja nie wiem, chyba powtórki słuchałem, bo słuchałem wczoraj w nocy. Ona się punktualnie o godzinie 12 w nocy zakończyła, w samą północ. I jeden z kandydatów tam to, jak wiadomo, jest Grzegorz Braun, który najpierw dostał ostrzeżenie za... Jeśli chodzi o retorykę i styl Grzegorza Brauna, to moim zdaniem za bardzo spokojną wypowiedź na temat sodomistów i dewiantów, którzy się chcą dobierać, pomijając już starszych, ale do dzieci, a potem go wykasował i całkowicie z programu usunął prowadzący. To było RMF FM, więc wiemy, co to jest za koncern. Więc samo to, że znaleźlibyśmy ludzi, zresztą ludzie są, którzy mogą się wypowiedzieć w telewizji publicznej, ale nikt im na to nie pozwoli. Nikt ich tam nie wpuści w oficjalny sposób. A wiemy doskonale, że powtórka z rozrywki, zrobienie tego, co w PRL-u, żeby się włamać do takiej telewizji i tę antenę zająć, przy dzisiejszych zabezpieczeniach cyfrowych, przy dzisiejszych zabezpieczeniach satelitarnych, jest to kwestia do zrobienia oczywiście, jeżeli byśmy mieli służby po swojej stronie, ale tak naprawdę dla zwykłych przeciętniaków, takich jak my, nie do zrobienia. A z kolei, szanowny panie, odpowiem tu już nie na pana pytanie albo na pana sugestie, tylko naszych widzów. Jeżeli byśmy to zrobili tak, jak to kilka miesięcy temu różne środowiska proponowały, siłą, no to nie wejdziemy po prostu na antenę, bo nikt nam tego nie pozwoli. Są tak zwane struktury czy sposoby bezpieczeństwa, które jednym kliknięciem wyłączają całe zasilanie i cały przekaz, cały stream. I my nigdzie byśmy nie poszli, będąc w budynku telewizji, nigdzie byśmy tego nie puścili. To nie jest tak jak w latach 80. czy 70., gdzie jest antena na dachu i dopóki kabel jest podpięty, to możemy nadawać. Więc pytanie chyba jest takie... oczywiste dla mnie w odpowiedzi, jak to zrobić, żeby tam wejść, żeby nas puścili. No nie puszczą nas, należałoby to przejąć, mieć w swoich rękach, a mieć jak należy, no kurczę, przejąć władzę. Wtedy przejmiemy również te przekaźniki, które są tak o ogromnym zasięgu, no bo jesteśmy w internecie, ale internet z nami robi to, co chce i umówmy się, chyba nikt już na to nie liczy, że my w internecie będziemy w stanie dotrzeć do szerszej liczby osób, bo to osoby raz, że są tak zablokowane, że nie chcą przyjmować naszych racji, a dwa, jeżeli tylko ktokolwiek wyskakuje powyżej krawężnika, to od razu dostaje buta żołnierskiego na głowę i ma zęby spiłowane albo nawet połamane. Więc tu jest ten problem. I pytanie takie troszeczkę wyprzedzające to, co pan chciał powiedzieć. Czy ma pan na to jakiś sposób? Może przemyślenie? To znaczy, jako takiego sposobu nie mogę zaproponować tutaj dla pana, nie? Ale powiem w ten sposób, że no ludzie, myślcie trochę, bo dzień zagłady przyjdzie i powiecie, co my żeśmy zrobili, że czekaliśmy i na własne życzenie poszliśmy jak te barany, nie? Tak już mówią. Panie Ignacy, znowu wejdę w słowo. Tak już mówią, bo dzisiaj tu się pytacie, o czym jest dzisiejszy program, a no dzisiaj jest taka pogadanka.
O wszystkim, ale nie o niczym. Także specjalnie daliśmy taki temat, żebyście się zainteresowali, żebyście się wkręcili, ale ludzie już w ten sposób mają pretensje, przestałem nawet na to reagować. Przecież ja dostaję SMS-y, dostaję maile, że tego i tego wprowadzą coś takiego, albo tego i tego to zrobią, albo już zaczęli to wprowadzać. I co ty robisz? Czemu siedzisz i nic nie robisz? Jak masz zamiar zareagować? Jaki masz plan? No to, cóż ja mogę zrobić? Cóż ja mogę zrobić? Ja mogę tylko namawiać ludzi do tego, żeby się jednoczyli, naprawdę, żeby się jednoczyli, nie żeby było 100 tysięcy organizacji i teraz nie jest to, że ja promuję tutaj watachę głosu, ale nic takiego jak powstały być może i lepsze organizacje, powstały i większe, ale takiej jak Watacha Głosu Obywatelskiego jeszcze nie było organizacji. I mogę tylko prosić o to, żeby te organizacje albo idąc w jednym kierunku współpracowały ze sobą, albo żeby się jednoczyć w jedną organizację, która będzie rozbita, owszem, na małe sekcje, będziemy się kontrolować, będziemy mieli jakąś tam wiedzę na temat członków, którzy są najbliżej nas, ci niżej będą mieli najbliżej tych, których są bliżej nich, bo w ten sposób tylko można utrzymać w jakiś sposób porządek, ale tylko to możemy zrobić, nic innego. Jeżeli ktoś z Państwa wymaga ode mnie, czy od Pana Ignacego, czy od gości Głosu Obywatelskiego, czy Watak, że pójdziemy gdzieś się spalimy, bądź wysadzimy w powietrze, no to proszę Państwa, nie tędy droga. Tę rewolucję możecie robić albo na Bliskim Wschodzie, albo w Tworkach, w Krychnowicach, jest kilka takich ośrodków wypoczynkowo-wczasowych, czynnych cały rok w Polsce. Więc to też chciałem panu wejść tutaj w słowo, bo bardzo dużo dostaję takich informacji z pretensjami, że my nic nie robimy. Chciałem tylko tym ludziom, którzy wysyłają mi takie informacje z pretensjami, powiedzieć jedno. Jeżeli ja mógłbym cokolwiek w tym kraju zrobić i miał jakąkolwiek decyzyjność, to wtedy ja tę krytykę przyjmuję, czy pan Ignacy. Ale my naprawdę możemy tyle, co wy, może ciutkę więcej, więc po prostu się nie ośmieszajcie. I powiem w ten sposób, bo tutaj wracając do tego, co pan przed chwilą powiedział, no od czegoś trzeba zacząć, nie? Mamy tutaj jedną taką rzecz, która została zaplanowana przez nich. Jest tutaj taka luka, gdzie urzędnicy mają wielką władzę, a za urzędnikami idzie no całe państwo, nie? Czyli policja, sąd, prokuratura. Jeżeli doprowadzimy do takiej sytuacji, że hipotetycznie, że urzędnik będzie świadomy tego, że jeżeli wyciągnie rękę przeciwko nam i że mu ta ręka spadnie, to wtedy się cofnie. To już nie będzie, będzie jeden trybik po naszej stronie. I tak musimy być poukładani, żeby te wszystkie trybiki zegrały się i zaczęła maszyna działać. Tak jak my chcemy, a nie tak jak oni chcą. To, że urzędnik pracuje zdalnie, to znaczy, że może sponiewierać człowieka, jakby chciał taki się tam powiedzmy nad nim zrewanżować, to już teraz jest kłopot, żeby na przykład powiedzieć, który to urzędnik podpisał decyzję. No, który widzi jego twarz, jak to ktoś się przyprowadza do jakiegoś miasta, nie zna miasta, idzie do urzędu i nie zna urzędnika. Tak, tak, tak. Nie, po prostu wykombinowano, żeby urzędnicy byli anonimowi, żeby papier był za urzędnika. Nie? I za papierem idzie sąd, policja, prokuratura. I tak to działa. I teraz powiem, idąc tak po kolei, wracając do tej audycji, o której wspomniałem, gdzie zadzwoniłem do radia i próbowałem ludziom wyjaśnić, że ludobójstwo jest zagwarantowane w kodeksie karnym polskim. A że tak jest, to wam przeczytam artykuł 27 kodeksu karnego, paragraf pierwszy. Nie popełnia przestępstwa, czyli nie popełnia przestępstwa. Przecinek. Kto działa w celu przeprowadzenia eksperymentu poznawczego, przecinek medycznego, przecinek technicznego lub ekonomicznego. Przecinek, jeżeli spodziewana korzyść, powtarzam jeszcze raz, jeżeli spodziewana korzyść ma istotne znaczenie poznawcze.
Czyli jeżeli kasa będzie z tego, to można ludzi pozabijać. Macie wytłumaczone, jak jest wprowadzona furtka dla bezkarności ludobójców. Jeżeli ktoś nie wierzy, proszę bardzo, kodeks karny w internecie, w domu, wyciągnąć, przeczytać. Ja tłumaczę to jak krowie na rowie, tak żeby każdy rozumiał, o co tu chodzi. Teraz jest artykuł 118 kodeksu karnego i kiedyś w 69 roku za ludobójstwo należała się kara śmierci. A w pewnym momencie w Sejmie wprowadzono dyskusję, do obrotu dyskusję, że kara śmierci jest niehumanitarna. Czyli to już wiemy w tej chwili, że to było zaplanowane, aby do kodeksu karnego wprowadzić bezkarność ludobójstwa. Teraz w tej chwili dla ludobójców jest tylko dożywocie. To im się opłaca. Nie? A że pewne rzeczy będą się działy takie, że będą na przykład ludzie wysiedlani z domów, to już wiemy po Narodowym Spisie Powszechnym, bo coś się zacznie dziać, wiedzą o nas wszystko, no to kawa na ławę, tylko to robić, nie? I cóż chciałbym powiedzieć tutaj o tym artykule 118. To jest bardzo ciekawy temat. Każdy powinien poznać te dwa artykuły 118 i 118a kodeksu karnego. I zanim pan Zbyszek Kękuś o tym artykule mówił, bo ja jemu o tym powiedziałem, to za co mi podziękował, ja jemu też dziękuję. I w każdym razie powiedziałem o tym, że to działa w tej chwili, to jest tutaj w tym wiele takich rzeczy napisane, gdzie są przesłanki takie, które mówią, w jaki sposób można doprowadzić do ludobójstwa. Nawet poprzez prowadzenie polityki zmierzającej do zmniejszenia urodzeń, to też jest ludobójstwo. Nie każdy o tym wie, po prostu trzeba to przeczytać, żebyście wiedzieli, jeżeli mamy się zabrać za sprawę naprawy tego państwa, to musicie być wszyscy świadomi, co w tych dwóch artykułach jest napisane. O, i teraz niedawno temu mieliśmy program z udziałem Michała Fabisiaka i on tam zaznaczył, że podczas, jakaś kobieta do niego zadzwoniła, gdzie odbierano 7 dzieci. Ja niedawno temu słuchałem program u pani Jaworowicz przez przypadek, bo ja telewizji w ogóle nie słucham, ale była mowa o tym, że kobiecie zabrano 5 dzieci. I na tą kobietę rzucił się mecenas Kelak. Nazwisko wymieniam, bo publiczne, nie? I w każdym razie zaczął przytaczać różne artykuły tam z postanowień sądu oraz uzasadnienie, a nadto opinie kuratorów sądowych. I czegoś on się tam dopatrywał, no różności, że te dzieci się nie uczyły. A jakie ma to znaczenie? I wiecie, czego tam nie było? Tam nie było słowa o ojcu tych dzieci. Ani jednego słowa. No dzieci się poczęły bez ojca. Ku mojemu zdumieniu. No jak to? W takim kraju ojciec powinien być. No wszystkie dzieci tak wyglądają, jakby z probówki się poczęły. No teraz to jest to możliwe, ale w każdym razie pani zaczęła tłumaczyć i nawet po jej stronie stanęła taka pani, która była kiedyś sędzią, i zaczęły baby atakować pana Kaszewiaka. Moim zdaniem, no notabene słusznie. Ale idąc tym tropem, a co one robiły do tej pory? No poszły na układ z Żydami. A teraz zdziwione, że chcą im dzieci zabrać. Przecież tu w radiu była mowa w dniu dziecka, że po prostu jest dobra opieka państwa, że dzieci mają no luksus w tym kraju. No to luksus to mają, oczywiście mają. Ja to powiem nawet głośno, kto ma luksus.
mają luksusy, proszę słuchaczy, dzieci ludobójców. To prawda. Jak który bywał u nich za stołem, to powie, że to prawda. Mają luksusy. Inne dzieci tego nie mają. Klepią biedę, jak kiedyś klepały. I co jeszcze mogę powiedzieć? Znaczy system zabezpieczył wszystkich inaczej. U władzy niezależnie od systemu zazwyczaj są te same rodziny. Może w ten sposób. System sobie zabezpieczyli i nie możemy mieć o to do nich pretensje. Znaczy, bo to są ludzie bez zasad, ale miejmy pretensje do siebie, że my, pomimo tego, że żyją wśród nas jeszcze ludzie, którzy tak naprawdę są już w trzecim systemie, moi drodzy. Bo są ludzie, którzy mają 90 parę lat, to są ludzie, bądź koło 90, to są ludzie, którzy, szanowni państwo, bądź 100 lat, którzy jeszcze, ja znam kilka takich osób, którzy kontaktują, rozmawiają, można z nimi wymienić poglądy, nie tylko porozmawiać o pogodzie, ale również i o bieżących sprawach. I to są ludzie, którzy zaczepili jeszcze system przedwojenny. Są ci ludzie i należałoby tych ludzi zapytać, dlaczego za każdym razem dawaliśmy się oszukać? Dlaczego nie wyciągaliśmy wniosków? Dlaczego tamto pokolenie nie dawało takiego dużego nacisku na wykształcenie logiczne kolejnych pokoleń, czyli naszych później rodziców, naszego pokolenia? Dlaczego my, jako moje pokolenie, nie kładziemy teraz nacisku w stosunku co do dzieci, które z mojego pokolenia, niektórzy znajomi mają już dzieci dorosłe, dzieci, które mają po 20 lat i to jest nic nadzwyczajnego. Więc dlaczego to moje pokolenie jako kolejne nie kładzie nacisku na edukacji logiki? Nie wyciągamy wniosków z tego, co się stało i zawsze tych samych, jak pan tutaj Ignacy powiedział, ludobójców dopuszczamy do władzy, bo nawet my ich nie wybieramy, my po prostu im nie przeszkadzamy, my ich po prostu nie pokazujemy palcem i nie mówimy, to jest ta rodzina, gdzie tatuś, mamusia, gdzie dziadziuś, babcia i tak dalej, i tak dalej. Nam to po prostu nie przeszkadza, oni są fajni, oni zmieniają piórka. To dokładnie, panie Ignacy, widać w sytuacjach partyjnych, gdzie zmieniają się frontmeni, ale drugie, trzecie rączki, które tak naprawdę tym chyba wszystkim dowodzą i to są tacy konsiliere z zapleców, to są ludzie, którzy byli od lewa do prawa we wszystkich partiach. Nie można o nich powiedzieć ideowcy. W samorządach to są tak zwani bezpartyjni, ostatnio to się mądrze nazywa. Oni wszyscy byli w 20 ugrupowaniach przez 30 lat, w 15, w 12, od lewa do prawa, przez centrum. I oni są teraz bezpartyjnymi. I oni teraz reprezentują interesy tylko i wyłącznie, bo to modne, bo się najmniej narażają, taką wyciągnęli z tego wszystkiego szkołę. Interesy bezpośrednio mieszkańców. My nie wyciągamy z tego wniosków i dlatego potem mamy, tak jak pan mówi, panie Ignacy, ludobójców, którzy mają suto w przenośni srebrem i złotem zastawione stoły w takich zastawach, a reszta po prostu dogorywa, biegnąc jak ten chomik w takim kołowrotku, nie wiedząc zbytnio czemu to ma służyć, nie wiedząc zbytnio w jakim kierunku, ale biegnie, bo wie, bo ma to wpojone, że musi biec. Weź kredyt, rada rodziców do syna albo do córki młodej. Ożeń się, weź kredyt, znajdź sobie pracę, wcześniej skończ studia. Te resortowe najlepiej, te takie, prawda, lewackie w tej chwili, to troszeczkę jest słabe, bo ci rodzice chcą dobrze dla tych dzieci. W normalnym świecie, nie tylko kraju, to rzeczywiście byłaby całkiem niezła droga, ale przy obecnej sytuacji to by trzeba było troszeczkę, albo nawet nie troszeczkę, diametralnie zmienić tę radę. A my jesteśmy od samego początku uczeni bycia niewolnikami. Tak? Tak mi się wydaje. No i teraz to by należało, to musiałem uzupełnić, powiedzieć, że pan mówi o tych ludobójcach, pan mówi, że to są ich dzieci, ale to są cały czas te same rodziny, z pokolenia na pokolenie przekazujące, to jest nie tylko drugie pokolenie, to jest czwarte, szóste, dziewiąte. Ja znam takich ludzi, którzy się specjalizują w grzebaniu w przeszłości, w historii i oni mówią, że w Polsce na przykład, w terenach polskich, z dziwnym trafem
w samorządach, właśnie w wyborach prezydenckich, wójtowie, oczywiście sądownictwo, to się mielą te same rodziny, które trzykrotnie, szanowny panie, zmieniały już nazwiska, ale te rodziny, oni już doszli do momentu Polski zaborowej, Polski pod zaborami i oni wtedy też dobrze żyli. Poukładani byli wtedy z obecną władzą. W zaborze rosyjskim, gdzie znajduje się Radom, to byli ludzie poukładani z Rosjanami, którym było potem dużo łatwiej na przykład po II wojnie światowej, no bo wrócili po paru latach dokładnie, po jednym tak naprawdę mocnym, czy po półtora pokoleniu, wrócili do starego układu. Południe Polski, Austro-Węgry to byli ludzie, którzy mieli łatwiej. Ten zabór był naprawdę łatwym zaborem w stosunku do tego, co się działo w zaborze carskim, w zaborze rosyjskim. Ale też to są cały czas te same rodziny. No i co? Nie wyciągamy wniosków, nie idziemy, nie rozszerzamy się. Cały czas klepiemy w tej samej grupie ludzi. To tak jakbyśmy byli w jakimś takim akwarium zamknięci. Co na to poradzić? Co na to poradzić? No dzisiaj na przykład byłem na poczcie. A że jestem katolikiem, nie wstydzę się tego. Zacząłem zapytywać panie, czy chętnie by się dołożyły, bo jest taka pielgrzymka, trzeba ludzi wyżywić, a to w obowiązkach katolików jest, żeby pomóc pielgrzymom nie tylko, bo na przykład i osobom uwięzionym tak samo. I ja to też robiłem, pomagałem. I w każdym razie, no pani powiedziała, że nie. Dobra, w porządku. A czy jest pani narodowości Polski? Jest. Okej, w porządku. Druga wyskoczyła do mnie z buzią. Czy, proszę pani, jest pani narodowości Polski? A co to pana obchodzi? No to jak pani nie jest narodowości Polski, to niech pani buzię zamknie. To jest właśnie to. Nie bać się zapytać ich, kim są, bo od najdrobniejszego do największego to służą, mają cel ten sam. Bo wtedy wiedzą, że jeżeli nas okradną, pozabijają, to mają wszystko po nas. Od śrubki do pałacu, nie? I właśnie to, taka sytuacja już się kiedyś zdarzyła i jest to opisane w Księdze Machabejskiej. I to się nazywa dekret Antiocha IV, że Żydzi mieli się wyprzeć swojej religii, bo to na końcu jest uderzenie w religię, w zamian mieli otrzymać ziemię do władania. No tak jak teraz. Zobaczcie, żywcem to się... Przecież oni stare pomysły odgrzebują, tylko no, dorabiają nowe ślaczki do tego. Tak, ja już też już o tym powiedziałem, że drodzy Państwo, dlatego tak mnie to boli, boli mnie, już mogę w ten sposób się zwrócić, że nie ma nowych sposobów. Jeżeli byśmy się przenieśli w tej chwili 1000 lat w maszynie wstecz, jakąś byśmy maszynę taką otrzymali, nie wiem od kogo, i się przenieśli, przebrali się w ichniejsze ciuchy, zostawili tu telefony komórkowe, samochody spalinowe, broń palną i próbowali tą całą wiedzą manipulacyjną, którą mamy w tej chwili, posiadamy, manipulować, nie wiem, ludźmi, populacją albo obywatelami starożytnego Rzymu, Grecji, Persji. Próbowalibyśmy rywalizować z plemieniem, które do tej pory pociąga za sznurki, już od wtedy. To oni by powiedzieli, stary, przecież ty nam tutaj nic nowego nie wnosisz. My doskonale to samo stosujemy. 1000 lat temu by nam tak powiedzieli. Ale co z tego, jak my nie wyciągamy wniosków i się nie uczymy. I panie Ignacy, za chwilę panu oddam głos, ale wspomniał pan o pielgrzymce. A ja dostałem dzisiaj od Śnieżki SMS-a, bardzo cię pozdrawiam. Nie będę mówił, kto to Śnieżka, choć państwo ją znacie. Tutaj również z naszego programu, również z naszego kanału, więcej, z naszej olbrzymiej telewizji. Proszę Państwa, dostałem od niej właśnie komunikat biskupa Sosnowieckiego dotyczący zasad obowiązujących na pieszych pielgrzymkach diecezjalnych na Jasną Górę. Sosnowiec 29 maja 2021 roku, okraszona jest taką datą, czyli tak naprawdę 8-9 dni temu, świeża sprawa.
wymogi, zarządzenie, rozporządzenie, nie wiem jak to nazwać, w tej chwili aktualne, dotyczące tego stanu, który w tej chwili jest i tej pielgrzymki, bo wiemy, że jeden z naszych gości, który miał wystąpić, idzie w tej pielgrzymce właśnie chyba w tej chwili. Dobrze mówię, tak? Tak, ale... Z tym, że to jest pielgrzymka niecenzurowana. To jest niecenzurowana, to oni mają własną pielgrzymkę, a o tych pielgrzymkach, to mówimy oczywiście o pielgrzymkach sierpniowych, ale jedną z takich pielgrzymek niecenzurowanych, bo te pielgrzymki się już, oprócz tej ogólnopolskiej pielgrzymki wielkiej, już się odbywają i one wszystkie są na podobnych zasadach. Tu nawet diabeł nie tkwi w szczegółach, one są bardzo podobne. I proszę Państwa, biskup Sosnowiecki pisze tak, zgodnie z wytycznymi głównego inspektora i tak bla, 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 dalej wiadomo, pielgrzymowanie na Jasną Górę odbędzie się w tradycyjnych terminach 9-13 sierpnia z Olkusza oraz 23-25 sierpnia z Będzina. Mając na uwadze bieżącą sytuację sanitario-epidemiologiczną i tak dalej, wprowadzamy następujące zasady. Zapisy będą się odbywać u księdza i tak dalej, księdza proboszcza, to wiemy i przy zapisach obowiązywać będą, proszę Państwa, dwie listy. Na jednej zapisujemy tylko osoby zaszczepione, które przy zapisywaniu się okażą potwierdzenie otrzymania pełnego cyklu szczepień przeciwko COVID-19 szczepionką zarejestrowaną w Unii Europejskiej. To potwierdzenie, wersja papierowa lub elektroniczna, pielgrzym musi mieć przy sobie w trakcie pielgrzymki. Na drugiej liście zapisujemy osoby niezaszczepione. Sanepid rekomenduje, aby maksymalna liczba niezaszczepionych pątników nie przekroczyła 300 osób. Na tę listę wpisujemy także dzieci, które nie zostały zaszczepione pełnym cyklem. Jeśli ktoś będzie przy zapisie deklarował, że pełny cykl szczepień zakończy się po terminie zapisu, a przed wyruszeniem pielgrzymki, należy zaznaczyć to przy nazwisku tej osoby. Ponadto przy zapisach osoby chcące uczestniczyć w pielgrzymce mają wypełnić i podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na pomiar temperatury ciała i tutaj wytyczne napisane co, gdzie, jak, z którego roku. Zapisy trwają do 27 czerwca. No i tutaj teraz kwestia noclegów, proszę Państwa. Każdy pielgrzym musi być zaopatrzony w środki dezynfekujące. I o zasadach oraz konieczności ich przestrzegania proszę poinformować wiernych w ogłoszeniach parafialnych, a także osoby zapisujące się na pielgrzymkę. W razie wątpliwości proszę kontaktować się z przewodnikami grup. I tutaj podpisał się i przybił swoją pieczęć. Nie wiem, czy ześ... tego tutaj sygnetu, biskup Sosnowiecki i dwóch księży, którzy tutaj się pod tym podpisali. No cóż, proszę Państwa, to jest właśnie dowód kolejny na to, że ostoja wolności, logiki, wolnej woli, proszę Państwa, wolna wola. Wszystkie filmy, które są robione o naszej wierze, o strukturze Kościoła katolickiego, tam się zawsze przewija na początku, w środku i na końcu to stwierdzenie. Wolna wola. Chrześcijanin, katolik musi mieć wolną wolę. Jak to się ma co do tego, to chyba nie musimy komentować, nie musimy chyba ludziom tego wyjaśniać, tym bardziej, że my tu mamy wedle YouTube'a 820 osób, czyli to jest ta elita, elit, komandosi, najlepsi z najlepszych. Tego tłumaczyć nie możemy. No ale musimy musimy mieć to stwierdzone, na piśmie mamy, jak Kościół katolicki się do tego odnosi i w jakim stopniu uczestniczy w ludobójstwie, o którym pan Ignacy przed chwilą wspominał. Także przepraszam, musiałem o tym powiedzieć. I jedziemy dalej. Oczywiście ja tu widzę wpisy wasze, że pojawiły się informacje o tym, że niektóre linie lotnicze nie chcą zaszczepieńców. Jak to mówił Zbyszek Modrzejewski, zapomniałem. Jak ktoś mi tu podrzuci, to będę używał tej nowomowy Zbyszka Modrzejewskiego, żeby nas nie skasowali, nie zdjęli nam programu. Że jest zakaz transfuzji krwi, że nie mogą być honorowymi krwiodawcami, że się boją, co niektórzy w akcie samoobrony przed zakrzepicą krwi na 10 tysiącach metrów zakazują takim ludziom latać. Okej, takie rzeczy się same będą rozwiązywać, bo jeżeli ktoś bawi się w Boga, bawi się w przeznaczenie, bawi się w jakieś siły,
ponad nasze, ponad ludzkie, to on nigdy tego rachunku nie dopnie. On nigdy wszystkiego nie przewidzi i to się będzie wysypywać w jakiś tam sposób. Dlaczego o tym mówię, panie Ignacy, już panu daję głos? Dlatego, że przyszło pewnego rodzaju rozprzężenie. Jak państwo też obserwujecie, na pewno sypią się różnego rodzaju grupy, spory marazm również w szeregach VAT-ach nastąpił, ludziom się nie chce, ludzie mają prawo do odpoczynku, ludzie nie mogą być, tak jak kiedyś opowiadałem, jak się wisi na drążku, to nie można być w SUV maksymalnym spięciu w tej pozycji. Po chwili nam się zaczną ramiona wydłużać, nie będziemy mieli tyle siły, więc trzeba wiedzieć, kiedy odpoczywać, kiedy zrelaksować i rozluźnić mózg, jak i ciało, jak i duszę. To trzeba wiedzieć. Oczywiście w granicach jakichś tam granicach. Ale drodzy Państwo, pamiętajcie o tym, że pewne rzeczy same się będą wywracać na plecy. A my musimy trwać. Naszym zadaniem jest przeżyć, trwać i zachować godność. Zachować człowieczeństwo, zachować naszego ducha. Więc proszę Was bardzo, żebyście nie tracili nadziei, nie tracili siły i w myśl powiedzenia kropla drąży skałę, uda nam się. Przeżyjemy, a potem gotowe grabie nam się przydadzą i podziałamy. Pytanie teraz, ile osób w międzyczasie zwątpi, ile się da przekonać, ile się da zabić po prostu. Nawet jeżeli nie fizycznie od razu, to intelektualnie i moralnie. Tacy ludzie też już będą trupami. Oni raz, że ze sobą sobie nie poradzą. Dwa, społeczeństwo takich ludzi potrzebować zdrowe, prawdziwe, silne społeczeństwo nie będzie. Ja chciałem tylko Państwu powiedzieć, jakbyśmy teraz stanęli u wybrzeży, nie wiem, Grecji powiedzmy, kochanej mojej Grecji, pięknej Chorwacji i u wybrzeży skalistych i zerknęlibyście, proszę Państwa, na te skały, to byście powiedzieli, no nie ma szans. To morze, które jest czasem wzburzone, które jest słone, które jest niebezpieczne, które niesie śmierć, niesie życie, ale niesie i śmierć, które w zestawieniu z najsilniejszym, najsprawniejszym, najbardziej odważnym człowiekiem jest po prostu, to jest kosmos, to w ogóle nie ma porównania, a to morze sobie z tą skałą nie radzi. Jesteśmy dziś, jesteśmy za rok, jesteśmy za 2 lata, za 4, a ta skała jest w tym samym miejscu. Tak, bo to jest kwestia skali. Ale jakbyśmy jakimś cudem pojawili się tam za 500 lat, to ta skała by była już mniejsza o kilka, kilkanaście bądź kilkadziesiąt centymetrów. Tu nie wypowiadam się, nie jestem geologiem, to pewnie też zależy od rodzaju skały. Więc w konsekwencji to morze prawdziwe, naturalne, bezkompromisowe, znienawidzone przez ilu, ono osiągnie swój cel. Pomimo tego, że na pierwszy rzut oka, pierwszego roku, drugiego roku, my widzimy beznadziejność tej sytuacji. Ale to może dopnie swego. Ono tą skałę wydrąży. Ono tak naprawdę, jakby miało nieograniczony czas, ono będzie robić cały czas to samo konsekwentnie. Ono tą skałę wydrąży na wylot. Spowoduje, że się przebije. My nie mamy tyle czasu, ale tu chodziło o porównanie. Tu chodziło o pokazanie Państwu zasady, więc kropla drąży skałę i o tym musimy pamiętać i zostać niezłomni. Nie dlatego, że jesteśmy nie wiadomo kim, że jesteśmy jakimiś bohaterami. My po prostu nie mamy wyjścia. My to zniesiemy. My to zniesiemy. Dlaczego to spadło na nas? Dlaczego my jesteśmy odpowiedzialni? Dlaczego my jesteśmy świadomi i jak nam z tym ciężko, proszę Państwa? Ja doskonale wiem, ja Was doskonale rozumiem, jak z tym ciężko, z tą świadomością. Ale wiecie, dlaczego to jest... Dlaczego to padło na nas? Bo my to wytrzymamy. I z tym Was przesyłam, z tym Was zostawiam. Ma nie być kłamstw. Właśnie. Ktoś tu napisał, jest układ, gdzie Bóg nie pozwala diabłu na potajemne rozwiązania. Wszystkie kłamstwa muszą być łatwe do sprawdzenia, ponieważ chodzi o wolną wolę. Wtedy Jezus jest Jezusem i nie będzie kłamstw. Drodzy Państwo, jakakolwiek religia, jakiekolwiek wyznanie, bo Głos Obywatelski łączy tutaj ludzi różnych religii, łączy ludzi niewierzących, ale ludzi dobrych. Ludzi, którzy wierzą w dobro, wierzą w dobrą wolę człowieka, wierzą w jego wolność. To wszystko sprowadza się, prawo naturalne, wszystko o czym tu rozmawiamy przez te miesiące sprowadza się do jednego. I w to należy wierzyć i temu się trzeba przypatrywać. Rozmawiałem z pewnym księdzem, bardzo mądrym księdzem. Tak naprawdę w tej chwili to mam zaufanie, rozmawiam tylko z jednym kapłanem. Proszę Państwa, ten człowiek powiedział tak, niezależnie od tego, czy ktoś wierzy w Boga, ale jest dobrym człowiekiem, wynika z niego to prawdziwe dobro, które wynika również z prawa naturalnego, on się zawsze dogada z każdą religią, tylko religią, która jest oparta na prawdzie, na zaufaniu, na miłości i na szacunku do drugiego człowieka. I o tym pamiętajmy, jednoczmy się pod tym hasłem, idźmy razem, bo
My musimy stworzyć morze. Jak na razie jest nas kilka kropel, a ta kropla i tak będzie drążyć skałę, ale jak nas będzie więcej, jak będziemy w stanie uderzać falą, jak będziemy w stanie zabierać trochę tego terenu, to będzie to po prostu szybciej. Więc w ten sposób należy działać, a takie przemyślenia, jak mówi pan Ignacy tutaj, i takie działanie codzienne, to jest odpowiedź dla tych pytań, dlaczego dzisiaj jest ten program, dlaczego rozmawiamy w ten sposób z panem Ignacym. Dlatego, że to jest człowiek, który swoją krucjatę prowadzi 24 godziny na dobę. I za chwilę mu jeszcze tutaj pozwolę oczywiście opowiedzieć te historie, które on prowadzi w aptece, w kościele, w sklepie, nie wiem, przechodząc na przystanku takim czy innym. I to jest chyba nasze zadanie. Ja was nie namawiam do psychopatii, ale żebyśmy myśleli przez pryzmat Polski. Kto to jest, panie Ignacy, polityk i dobry? Zadam pytanie i od razu na nie odpowiem, bo nie będziemy się tu bawić w zgadywanki. I dobry patriota. To jest człowiek, który widzi politykę, czyli wspólne dobro, czyli przyszłość Polski, ja mówię tu o Polakach w tej chwili, w każdym momencie swojego życia. On siedzi na tarasie i za jego ogrodzeniem przechodzą ludzie. I on tam widzi politykę i działanie dla dobra Polski. W tym, jak oni idą, jak oni rozmawiają ze sobą. On wchodzi do urzędu, ja wiem, że to jest ciężko teraz w tej chwili zrozumieć, ale on też to widzi. Przynajmniej u niektórych. Albo chciałby to widzieć, wie, jak to ma wyglądać. Może tak. I wchodzi gdziekolwiek indziej, do jakiejkolwiek innej instytucji. Idzie po ulicy i on to widzi. Widzi, że ludzie idą na mecz. I on też tam widzi politykę. Ktoś powie, jesteś normalny, ludzie idą na mecz. Nie. Mecz to są właśnie te igrzyska ze starożytnego Rzymu. Chleb to jest 500+. To są sklepy tanie. To są paśniki. Tylko przy okazji w dzisiejszych czasach ten chleb jest zatruty. To o tym jeszcze musimy pamiętać. Bo w starożytnym Rzymie, nie wiem, nie mam takiej wiedzy, ale jak rozdawano chleb, jak dawano chleba i igrzysk, żeby ludzi uspokoić nastroje, to nie słyszałem o tym, żeby żywność była truta. W dzisiejszych czasach żywność półdarmowa, promocyjna, pięknie podana jest chemią. Sklepy wielkopowierzchniowe spożywcze nie powinny się nazywać sklepami spożywczymi, tylko powinny się nazywać sklepami chemicznymi. Więc to jest ta różnica. Być może jest to właśnie to dopracowanie planu depopulacyjnego, planu ludobójstwa, które to słowo tak lubi pan Ignacy i lubi Jeremi Wodzicki, który się próbuje ze mną skontaktować, gadać, ale ja nie mogę się z nim skontaktować, bo wszelakiego rodzaju próby połączenia na te telefony, które mi wysyła, jest słabo, więc próbujemy może jakoś pisać do siebie. Także ludobójstwo, do tego wróćmy i obejrzmy jeszcze, posłuchajmy może tych sytuacji z życia, gdzie pan prowadzi tę swoją walkę na tym takim podstawowym, a najważniejszym poziomie, czyli poziomie ulicy, poziomie obywatela z obywatelem. No jest to wszędzie, nie? Gdzie się da? Czy przychodzę koło postoju taksówek, czy gadam z menelami na ławce, bo też takie sytuacje się zdarzają, to ci ludzie, oni nie wiedzą, że istnieją na tym świecie, oni myślą, że świat wokół nich istnieje. A to jest całkiem na odwrót. Zaprogramowanie tego całego cyrku, który mamy, jest na każdym poziomie i czy to będzie cudzołożnik, czy to będzie alkoholik, czy to będzie ćpun, on będzie zawsze działał po sznurku, dlatego też śmietanka spija owoce z tego wszystkiego. Oni nie muszą pracować, oni sobie siedzą i myślą, jak tu nam się dobrać do naszych spodni bez majtek, nie? I w każdym razie są ludzie podzieleni tam u nich na pewne takie, powiedzmy, drobniejsze komórki, którzy po prostu zbierają cenne informacje dla nich. Tu was ostrzegam, pytajcie się, kim oni są. Jeżeli się zapytacie, kim ty jesteś, jakiej narodowości, to zaraz okaże się, że bierze telefon i dzwoni gdzieś. No, czyli do swoich dzwoni po prostu, nie do naszych, tylko do swoich dzwoni. I to już macie dowód, że tutaj no to jest wróg w naszym kraju. Wróg.
Nie inne słowo, tylko wróg. Wie pan co, panie Ignacy, bo pan nie mówi tego po raz pierwszy do mnie na przykład. Mówił mi pan pierwszy raz o tym kilka miesięcy temu w rozmowie telefonicznej. Ja trochę tak, przyznam się panu szczerze, pomyślałem, że pan bredzi, że gada pan głupoty. Co ten gość mówi? Ale przyszło mi to potem po kilku tygodniach do głowy i wie pan, że ja zastosowałem tę metodę 3 albo 4 razy na ulicy, jak miałem wątpliwości. Wiecie, odruch jest bezwarunkowy. Naprawdę. Jeżeli zapytałem o to Polaka, on się tylko uśmiechnął i w ogóle nie było najmniejszego problemu. Ale byli ludzie, którym źrenice zjechały, potem się za chwilę rozjechały, zaczęli krzyczeć, właśnie gdzieś odchodzili. Może nikt nigdzie nie dzwonił, ale się bardzo dziwnie zachowywali i z taką agresją rzuciliby mi się do gardła. Coś w tym jest. Jest to jakiś sposób na pewno. Nie wiem, czy na wszystkich, ale jest to jakiś sposób. Sprawdźcie to. Jestem bardzo ciekaw waszych opinii. Możemy sobie za tydzień, za dwa, za miesiąc na czacie nawet odpowiedzieć. Czy w waszym środowisku, w waszym mieście, w waszej małej ojczyźnie, w waszej wsi takie rzeczy się zjawiają? Zapytajcie, czy pani jest Polakiem? Szczególnie kobiety dziwnie reagują, powiem szczerze. Jest różnica. No tak, i wszystko to, co wrzeszczące takie głupio mądre baby, to mieć świadomość, że to są albo w urzędzie, albo w sądzie pracują. No tak, tamte w szczególności są niebezpieczne, bo one... One są cholernie wystrzekane, także tutaj trzeba od razu je zaginać parolem, żeby po prostu nie wiedziały, co mają powiedzieć na bieżąco, a trzeba się po prostu uzbroić w wiedzę, żeby wiedzieć, co się do nich mówi. Bo na każdą reakcję jest kontrreakcja i trzeba z tej zasady skorzystać, nie? Że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby w emocjach coś tam się działo, bo to będzie zły nasz doradca. Oni zaraz pokuszą się o to, że jakiś antysemityzm będą wymyślali. Nie, ja się pytam, czy pani jest Żydówką? A jak nie, no to ja sobie nie życzę z panią rozmawiać, nie chcę, żeby się pani odzywała, nie chcę, żeby się pani w kolejkę wpychała, czy tam, no jaka sytuacja wystąpi, nie? Żeby pani komentowała na przykład, żeby pani pluła na Polskę, to jest mój kraj, jak pani chce pluć, to proszę do Izraela, tam sobie proszę pluć, nie? O, taka krótka rada. I to jest bardzo, bardzo potrzebne w tej chwili. Wręcz narzuca się sytuacja znakomita, nawet nie wiecie jaka. W Apokalipsie w 13 rozdziale jest napisane w ten sposób, że kto nie będzie miał znamienia bestii lub liczby jej imienia na prawej ręce lub na czole. Oznacza to, że będą jakieś znaki musiały być. A może zróbmy znak Polaka. To będziemy wiedzieli, czym jest reszta. O, jeżeli ktoś wymyśli taki znak, rozpowszechnimy to, będziemy wiedzieli, z kim mamy do czynienia. Tylko musimy, panie Ignacy, brać pod uwagę, że ludzie, z którymi walczymy, to są przede wszystkim ludzie biegli w sabotażu. Ludzie biegli w oszustwie i takiego znaku będą używać. Oczywiście ja rozumiem pana przenośnie i wiem, o co chodzi, tylko... W tej chwili... Odwróćmy to, bo w tej chwili zdąża się do zrobienia nam tego znaku w sposób elektroniczny, nie? Żeby on jeszcze odpowiadał na pytanie, bo już mamy w Narodowym Spisie Powszechnym jest pytanie, jakiej jesteś narodowości i czy ty kiedykolwiek byłeś za granicą, nie? To już są takie dwa pytania wredne, że tak, ile i co masz w domu i za ile, nie? A druga, no, jakiej jesteś narodowości. I czy cię można okraść? Takie to jest brzmienie tych pytań i odpowiedzi na te pytania są właśnie tego typu, nie? I w każdym razie to musi być taki znak, który byłby niewidoczny dla nich. O, wymyślcie taki znak. Musi być niewidoczny dla nich. Jest wskazówka, w różnych, powiedzmy, przekazach, nawet Adam Mickiewicz o tym wspominał. Nie wiem dlaczego, ale Żydzi chyba wiedzą, że ta wskazówka gdzieś tam u nich jest i został on wykasowany z literatury ze szkół średnich. Dlaczego? Dlatego, że Adam Mickiewicz napisał wprost. Polska jest narodem wybranym.
I tak jest to potwierdzone. Już są pewne symptomy, że takie słowa padają od Jezusa, że Polska jest narodem wybranym i słowa są kierowane: Polacy, obudźcie się. No więc ja powtarzam tylko tyle: Polacy, obudźcie się. A zobaczycie, że będziemy narodem wybranym. Panie Andrzeju, co pan na to? No cóż, no po czymś, po takim stwierdzeniu to mogę tylko zamilknąć. Przyłączam się, Polacy, obudźcie się. Ja bym jedynie, żeby nie być taki spolegliwy, bym się przyczepił do tego, że wiele osób mi to powiedziało i wiele osób tak mówi, żebyśmy troszeczkę spróbowali zejść z tej retoryki, że my jesteśmy jacyś szczegółowi. Jesteśmy jednymi z wielu, bo jeżeli sobie wbijemy w głowę, że jesteśmy szczególnym narodem, szczególnie uciemiężonym, co przede wszystkim nie zgadza się z kartami historii, to dwa, troszeczkę myślimy nieracjonalnie. Jesteśmy wojownikami, mamy być wojownikami, to na pewno, wojownikami stojącymi w prawdzie i w jakiej by nie było, ale w prawdziwej i naszej tutaj słowiańskiej, sławiańskiej, polskiej rzeczywistości, jaka by ona nie była okrutna, ale w niej mamy stanąć i za nią mamy walczyć. To bym się zgodził. A poza tym to, co pan powiedział, Polacy, obudźcie się i wtedy zostaniemy narodem wybranym. Ja bym do tego dodał, Polacy, obudźcie się, żebyśmy zostali narodem samostanowiącym. Narodem, żeby nas zostawili w spokoju. To bym powiedział, tego bym sobie życzył, a resztę sobie Polacy i Słowianie, i Sławianie, i wszyscy ci, którzy od tysiącleci żyją, przekazując z pokolenia na pokolenie geny, czy którzy pokochali tę ziemię, przychodząc tutaj nie wiadomo kiedy, później, ale dość stosunkowo dawno, mają przodków w tej ziemi, bo nie jesteśmy w stanie stwierdzić, w ilu procentach jesteśmy Słowianami, ale ja na przykład czuję się Polakiem, czuję się Słowianinem w 100% i tak też myślę, i tak też czuję. Więc to jest chyba dla nas, kochani, najważniejsze i nam jest nikt do niczego niepotrzebny. Sami sobie zbudujemy naszą przyszłość, sami sobie spokojnie poradzimy. A to, że ktoś kiedyś wprowadził retorykę, że jesteśmy niedorozwinięci, sobie nie poradzimy i do niczego się nie nadajemy, mamy teraz tego, proszę państwa, skutek, że ugrupowanie międzynarodowe decyduje o tym, jak mamy myśleć, co mamy robić, nie daj Boże, co mają robić nasze dzieci, w jaki sposób mają być wykorzystane, do czego, do jakich celów i w jaki sposób mają być wychowane. To idzie w tym kierunku, to bardzo przyspieszyło. Ja powtarzam, wara od nas, my sobie sami poradzimy, tylko musimy w to uwierzyć. Tak bym rozwinął to, co pan powiedział, odpowiadając na pana pytanie. I w każdym razie jeszcze wracając do dekretu Antiocha, tutaj jest jeszcze taki jeden stary pomysł wymieniony. Podobny do Unii Europejskiej. A my wiemy, kto w Unii Europejskiej rządzi, nie? Podobny. Zobaczcie, jaki stary pomysł odgrzewany jest zrobiony. Unia Europejska. A i ktoś, kto siedzi na urzędach i tym wszystkim jednym daje, drugim zabiera. Cała sprawiedliwość. Gra się nie zmieniła. I powiem wam jeszcze jedną rzecz, bo ja to kiedyś dużo filmów takich oglądałem w latach 70., 80., czasem jeszcze coś tam pokazano. W 70. to jeszcze takie rzeczy no, z filmów wojennych były, ale i były takie ciekawe rzeczy, na przykład o Papilonie. Człowiek został skazany i tak jemu była ważna, znaczy dla niego była ważne umiłowanie wolności, że uciekał z tego więzienia, uciekł na wyspę, gdzie byli trędowaci. Też mu jeszcze mało tej wolności było. Dali mu trędowaci łódź, żeby wypłynął na morze, został schwytany, z powrotem do więzienia trafił. W końcu po odbyciu kary został zesłany na taką wyspę z drugim takim jednym, z drugim takim i w każdym razie ten drugi zaczął świnie hodować i już się pogodził z tym, że tam zostanie na amen. A Papilon nie. Cały czas chodził nad morze i tu jest najciekawsze. Obserwował, która fala go zabierze.
z powrotem na morze. To są te fale, które drążą. Jedne uderzają, rozbijają, a drugie zabierają to, co zostało rozbite i sprawiedliwie, nie? Tak, taka ciekawostka, także warto czasem nad morzem zastanawiać się, która fala mnie zabierze. Może to niech będzie kropką na D, może to niech będzie takim lirycznym przesłaniem na dzisiejszy jakże piękny poniedziałkowy, tak? Poniedziałek dzisiaj, poniedziałek. Poniedziałkowy dzień, poniedziałkowe popołudnie, poniedziałkowy wieczór. Piękne, ciepłe, słoneczne, przynajmniej u nas tutaj na południowym Mazowszu w Radomiu, które, jak wielu twierdzi, historycznie jest bardziej częścią świętokrzyskiego. Jeszcze chciałbym coś powiedzieć na sam koniec. Jedno zdanie, że ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. Także ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie, a my, drodzy Państwo, czekajmy na falę, która nas zabierze i powiezie nas ku odzyskaniu normalności, bo to jest nasze zwycięstwo. Zauważcie, my nie chcemy nikogo podbijać, nie chcemy nikomu robić krzywdy, nie chcemy na nikim pasożytować. Na nikim. My chcemy spokoju. Chcemy u siebie w domu być u siebie w domu, chcemy wychowywać własne dzieci jak własne dzieci i chcemy żyć własnym życiem takim, jakie uważamy, że jest właściwe. Także, drodzy Państwo, czekamy na tę falę, obserwujemy morze. Morze ma to do siebie, że ono będzie zawsze. Ono zniknie na końcu, więc ono nam zawsze da siłę. I tym morzem to jest nasz duch. Tak mi się wydaje, tak to czytam, Panie Ignacy. Tym morzem jest nasza wiara w to, że będzie normalnie, że musi być normalnie. I tym morzem jest nasza siła, której czasami nie widać. Jesteśmy zmęczonymi, dociśniętymi do ziemi ludźmi, ale ta siła w nas drzemie. Czasem my nawet o niej zapominamy, ale ona się nam budzi. W momentach, kiedy trzeba, kiedy już naprawdę mamy dość, ona się w nas budzi. Także wszystko, proszę Państwa, w tym kierunku zmierza, że nie możemy się poddać i się nie poddamy. Nie ma takiej możliwości. Jest nas jednak, pomimo tego, że nas jest mało, to nas jest zbyt dużo, żeby duch zamarł, żeby wyparował. Próbowali to robić od setek lat. Jeszcze im się nie udało. Dlaczego miałoby się udać im tym razem? Dziękuję, Panie Ignacy, za rozmowę. Chyba, że Pan... I Panu również dziękuję. Chyba, że Pan chce skończyć jakimś mądrym zdaniem, które tu padły. Tę naszą audycję. To może jeszcze na sam koniec powiem, że tutaj po tej mojej wypowiedzi w radiu jeden taki tam jest etatowy klakier z ich strony, no i mówi do pana dziennikarza: panie redaktorze, mówi, tu wszystkie kłamstwa trzeba od razu prostować, bo pan tu mówi nieprawdę. No i zaczął czytać fragmenty 27 artykułu kodeksu karnego, opuszczając niektóre słowa. Taka to prawda była z jego strony. Ja w takim razie... Można taką prawdę powiedzieć. Ja w takim razie zostawiam to w powietrzu. Wam przypominam, że kolejny Głos Obywatelski, jeśli wszystko się potoczy tak, jak chcemy, w środę i tam krakowska niewiasta, która przygotowała się jak zwykle uniwersytecko i ma naprawdę fajne przesłanie dla nas. Także zapraszam Was. Jestem bardzo mile zaskoczony tą frekwencją. Wynika to też z tego, że nie było nas jakiś czas. Kilka dni rozregulowaliśmy system operacyjny Google'a i YouTube'a i nie zorientowali się. Dlatego taka ilość w poniedziałek o godzinie 15 ludzi na czacie, a nie 300 czy 250 osób, tak jak w ostatnim czasie to przykręcili. Ja Wam przypominam o Wilczym Głosie, kanale zapasowym, o kanale Wataha Głosu, o Głos Obywatelski Aktualności. Przypominam Wam o Głos Obywatelski Skróty, Głos Obywatelski Wataha Małopolska. Tam wszędzie już teraz znajdziecie wycinki z naszych programów, które możecie sobie od czasu do czasu odsłuchać bądź puścić, mieć gotowe rozwiązania 2-3 minutowe dla kogoś, kto jeszcze o pewnych rzeczach nie słyszał. Także taka pomoc naukowa, że się wyrażę. Zapraszam Was wszystkich na środowy program z krakowską niewiastą, z Kasią z Krakowa. Panu Ignacemu dziękuję i zapraszam do śledzenia naszych audycji i takich dywagacji o życiu i o naszej ojczyźnie. Wszystkiego dobrego, dziękuję Panu. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Was też pozdrawiam, czołem.